Witajcie moi drodzy, dzisiaj chciałam zrobić z Wami makijaż produktami, które ostatnio nabyłam drogą kupna i powiem Wam, że długo na ten test, ten makijaż czekałam, bo te kosmetyki leżały, czekały, aż ja je tam, wiecie, wydobędę, bo najpierw chciałam nagrać film o tym, a dzisiaj chciałabym spróbować ten podkład. Nie wiem, czy do tego podkładu będzie mi potrzebny korektor, ale to się przekonamy razem. I tak, co dzisiaj? Chciałam użyć ten klinik do ust, ale doszłam do wniosku, że może nie. Najlepiej będzie, jeżeli wykorzystam którąś z tych konturówek i pomadkę, bo wtedy jest lepszy efekt. Tylko najpierw zrobię makijaż oczu paletką Anastazji. Bardzo się cieszę, że ją mam. Bardzo, bardzo się cieszę, że ją mam, bo nie chodzi o samą paletkę, znaczy wiadomo, z paletki bardzo się cieszę. Ale cieszę się z tego, że kupiłam ją w tak zarąbistej cenie. Paletka prezentuje się tak, nie wiem czy z lampą, czy bez, nie wiem, nie mam pojęcia. Tak, no. A na twarzy mam, jak mówiłam, ja nigdy rano bardzo rzadko się smaruję. A dzisiaj mam właśnie tą mgiełkę Mario Badesco i ona tak bardzo nawilża skórę, jest cudowna boska, uwielbiam, nie będę już więcej o niej mówić. Do brwi użyję kredkę z temu, więc wiecie, tak jakby brwi ominę, gdzieś tam z boku je zrobię po prostu. No, użyję dzisiaj te pędzelki z temu. Wyprałam je wyschły, znaczy umyłam, pierwsze pranie, mycie, a ten, który jest taki fajny, właśnie zagięty tutaj, to co było takie odkrzywione, no jest jeszcze skrzywione i nie wiem, czy to da się naprawić, czy nie. Nie chcę tego obcinać, bo się boję. Nie wiem, czy nie będę próbowała tego wcisnąć za, jak to się mówi, skówkę? Nie wiem, czy dobrze to nazywam. Wiecie, za to, o właśnie, widzicie, wcisnęłam. Chyba się udało. To jest produkt bardzo wodnisty i nie wiem, czy lepiej na... Patrzcie, już się umazało. Jaka fajdłowa. Patrzcie to. No woda. Ale ładnie pachnie. Jestem w szoku, jak ten podkład naturalnie wygląda na twarzy. Co prawda ja nałożyłam dwie warstwy, bo po pierwszej tak średnio mi się to podobało, ale nałożyłam dwie. Kurczę, nie wiem czy... No powieki widzicie, to jest jakby pierwsza warstwa, jedna. I on tak średnio sobie z tym radzi. Ale jak już nakłada się drugą, to jest naprawdę spoko. Jestem ciekawa, jak są... Jestem ciekawa, jak z tą trwałością, więc ja chyba skorzystam z czego korektora, ale nie wiem, gdzie go wyłoniłam. O, wyłonił się. Tutaj biorę ten z Diora, ponieważ ten z Diora jest naprawdę boski. Bardzo ładnie mi się wtapia ogólnie w makijaż. W skórę, w makijaż, w skórę mi się wtapia. I jest taki, nie odcina się aż tak bardzo. Bo ten z Biedronki jest no nieco jaśniejszy. I dlatego też nie chciałabym go dzisiaj używać. Żeby nie wyglądać, wiecie, jak z takimi placami jasnymi. Ale żeby nie było, ja ten z Biedronki bardzo lubię i go też. Ja go używam na co dzień tak właściwie. I teraz tak. Tu, gdzie mi się wydaje, że potrzebuję,
czyli zawsze tu, gdzie mniej więcej potrzebuję. Zawsze potrzebuję w skrzydełkach nosa, na nosie troszkę. Tutaj tak dla zasady kładę. Mam dwa sticki do różu. I tak, tu mam Lady Gaga w takim pomarańczowym dosłownie kolorze i no ten na rękę, na rękę tak będzie bezpieczniej. Na ręce już, znaczy na skórze bardziej, już się robi taki bardziej grzeczny. Taki róż mocny. Myślałam, że to gorzej będzie wyglądało. Czy bardziej będzie pomarańcz? Słuchajcie, dla was, czy to dla was jest pomarańcz? Bo dla mnie nie, a bez lampy? Sprawdźmy teraz Mario. Makeup by Mario. Tu jest taki pędzelek, więc spróbuję to zrobić tym pędzelkiem. I co, tym muszę chyba bezpośrednio, bo skoro jest pędzelek. Kolor jest boski. Pytanie tylko. Jak to będzie wyglądało? Nie mam pytań. Ładnie to wygląda. Te róże wyglądają naprawdę ładnie, ale ogólnie widać to, że tu jest róż, a tu jest pomarańcz? Nie, ja tego nie widzę. No, ten Mario jest boski. Fajnie się rozciera i tak dalej. A może ten... Może ten też tak spróbuję na skórę i pędzelkiem. Nie no, dla mnie to jest koral. Dla mnie to jest koral. Dobra, bo jak tak będę dokładała, to... Jak głupia będę wyglądała. Chociaż na to jeszcze idzie puder, także to jeszcze będzie takie, wiecie, to się ukryje. Obydwa ładnie wyglądają, aczkolwiek tutaj jestem zawiedziona, że pomarańczu tak nie widać, więc moje przyszłościowe plany, że tak powiem, trochę legły w gruzach. Ale to później. Dobra, i teraz pudry. Ja myślałam, żeby użyć puder Max Factora, ale bo on jest taki trochę przyciemniający. Ale doszłam do wniosku, że nie będę utrudniać, w sensie zmieniać wyglądu tego podkładu. I użyję puder Lancome. On jest taki ogólnie... Nie problem, w ogóle nie jest problematyczny pudrem, wszystko utrwala, ułatwia pracę z innymi produktami pudrowymi i wydłuża trwałość tak jakby produktów. Wiadomo, jak podkład jest byle jaki, to nawet dobry, świetny puder mi nie pomoże, tak to wiecie, to tak niestety jest. Dobrze, robię brwi i do was wracam. Brwi są zrobione. Jakoś strasznie dziwnie, bo ciemno mi dzisiaj wyszło. Nie wiem dlaczego, a używałam no, tego samego produktu. I teraz słuchajcie, sytuacja wygląda tak, że zostały nam tylko usta i tak właściwie konturowanie. Ale ja chcę się wykonturować tym produktem. Różu nie będę nakładać, bo
Już mam róż. I one wyglądają niemal identycznie, więc bierę brązę. On jest turbo ciepły. Ej, tak ciepłego brązu to ja nigdy nie jałam. Tak jak widać, pięknie się rozciera, bo się roztarł. Przepięknie, nie ma żadnych plam. Ale ten kolor... Nie wiem, czy nawet osoby o takiej różowej i rudawej oprawie, że tak powiem, twarzy będą zadowolone. Chociaż im dłużej patrzę w lustro, tym bardziej mi się ten efekt podoba. No kurczę, chore. Ale... No nie wiem, popróbuję jeszcze i może uda mi się go wykorzystać i zużyć. Najpierw próbuję, wyczaję jaki on jest. Ja zawsze z tyłu głowy gdzieś mam, że jednak ten pigment matowych cieni od Anastasii to nie jest nic śmiesznego, delikatnego, to już jest kolor. To jest kolor, a ten mogę jeszcze spróbować. Pięknie się nabierają. O. I przód będę miała taki bardziej różany. No w końcu to różany makijaż będzie, nie? Piękne maty. I teraz co? Nie wiem, ale ja chcę. Mnie kusi ten cień i nie będę wszystkich używać, ale bardzo żałuję, że tutaj nie ma takich pędzelków, jak ja lubię, takich. Ja lubię takie pędzelki, te idą do prania, co prawda, ale takie właśnie lubię, kuleczki albo języczek, tylko takie rozczapiżony. Tutaj są języczki, ale one są takie zbite, nie? Więc nie trudno. Będę walczyć tym, co mam. I myślę, że ten... Swoją drogą, patrzcie, jak pięknie pędzle nabierają cień. Ten jest piękny, ale ten ma drobinki i on by musiał robić tak jakby za te tylne tło, ale dzisiaj nie mam ochoty na fiolet, bardziej chciałam właśnie taki różany fiolet, więc no niestety dzisiaj go nie użyję, chyba żebym go wcisnęła, ale nie tymi pędzelkami, chociaż nie wiem, może na początku spróbuję tymi, taki mały, drobny wezmę i nałożę go tutaj, nabiera się, ale... I nałożę go. Na dół. Przyznam się szczerze, te kolory trochę wyglądają choro na moich
To znaczy moje oczy wyglądają choro w tych kolorach na ten moment. No ale zobaczmy, co się z tego jeszcze tutaj urodzi. Wyczyszczę sobie ten zelek. Ciemniejszy. I tym najciemniejszym spróbuję tutaj się linii rzęstok o troszkę chociaż. Kółka z cieni, ładnie wygląda. I teraz tak, w kącik oka ten jest najjaśniejszy. I na paluch nakładam ten. Dobra, mały osób się zrobił, no ale ten cień peoni, ten tutaj kojarzy mi się z tym cieniem z Nabli. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale bardzo podobny efekt, w sensie kolor, ale efekt może nie jest podobny, ponieważ te nablowe jeszcze bardziej błyszczą i są takie oczojedne, a tu jest taki elegancki, taki wiecie, zalotny błysk. No dobra, mam teraz usta i aktualnie w tym momencie wydaje mi się, że bardziej te różane mi się będą tutaj wbijać niż brązowe, czyli 05 pomadka i konturówka Dark Rose 03. I tak trzeba tutaj otworzyć, bo oni tak bosko to lakują teraz. I jeszcze co mi się nie podoba tutaj w Eveline. Nie podoba mi się to, że jeżeli zdejmiemy już tą folię całkowicie, to nie będziemy wiedzieć, jaki to jest kolor. Bo to wszystko jest naklejone, naklejone na tą folijkę. Więc trzeba uważać, jak to się zrywa. No dobra. Chciałabym zaznaczyć jeszcze, że ja w ogóle nie jestem jakaś taka ustna. Ja wolę bardziej skupić się na oku. Niż na ustach. Nie przypadam za moimi ustami tak w ogóle. Ok. Jest taka dosyć brązowa. Jak na Rose. No i dobra, i teraz pomadeczka. Pomadeczka jest w takim kolorze jakby brudny róż, tylko ciemny. Mhm.
ohydna w smak. Niesmaczna. Niedobra, nie, nie. Znaczy kolor jest bardzo ładny. Ale w smaku jest taka niezbyt. Teraz tusz i do Was wracam i pierwsze takie moje wrażenia, opinie. Tak jakby skończony. Zaraz tutaj o... Widzicie, jakie mam lane włosy? Masakra jakaś. Ja je wczoraj umyłam w szamponie Elsev. Użyłam odżywki Pantene i skórę głowy umyłam szamponem takim, słuchajcie, dziecięcym do wrażliwej skóry. I po prostu te włosy są takie lane. Zresztą widzieliście. Musiałam paskę poprawiać kilka razy, a to się nie zdarza u mnie. Jeżeli chodzi o paletkę, paletka jest świetna, nie jest zła. Jeżeli chodzi o paletkę, paletka jest świetna, nie powiem, że jest zła, bo jest naprawdę super. Cienie są świetne, fajnie się przyklejają, fajnie się rozcierają, piękne błyski. No, do bronzera mam pewne wątpliwości, ale im dłużej patrzę na siebie w tym bronzerze, tym bardziej mi się on podoba. No nie wiem, mogę go też użyć do makijaży jesiennych, bo on ma właśnie taki odcień typowej jesieniary. Więc no, paletka jak zwykle cudowna. Jeżeli chodzi o pędzelki, pędzelki, słuchajcie, nie mogę nic im zarzucić. Są bardzo porządne, są dobre, fajnie przenoszą cienie, fajnie je blendują. Nawet ten pędzelek jest świetny, bo jest bardzo sztywny, więc te jaskółki, tudzież zakładam, on jest do brwi, będzie świetnie robił kreski, także super. Pomadka do ust i konturówka. No konturówka jak masełko, w sumie pomadka też jest jak masełko, ale słuchajcie, wypiłam kawkę, ona robi ślady, także nie jest jakaś taka trwała, więc no, to w ogóle nawet chyba o trwałości nie ma w ogóle mowy. Kolor jest ładny, jest przyjemna w noszeniu. Jeszcze ją pokażę. Jeszcze pokażę kolor. Taka. Jest naprawdę spoko. Trudno bym będzie mi orzec, czy będę używała to combo, czy bardziej będę używała konturówkę, a na konturówkę błyszczyk, bo tak też właśnie lubię robić ostatnimi czasy. Jeżeli chodzi o podkład, to no, ja go nie skreślam, bo to jest mój pierwszy raz. Może coś źle zrobiłam, może nieodpowiednio, może coś. Nie mam zielonego pojęcia, ale tu się wydarzyła dziwna sytuacja. No i jestem ciekawa, czy będzie trwały, czy się będzie trzymał tej skóry, chociaż... Nie no, suchy jest, nie lepi się. Jestem ciekawa, czy zostaje na rękach, ale ja go muszę najpierw, wiecie, przetestować, także po pierwszym razie za bardzo go nie będę tutaj o nim opowiadać, powiem tylko, pierwsze wrażenie jest takie, że on jest bardzo delikatny, wchłania się w skórę. Do czego mogłabym porównać ten podkład? Mogłabym go porównać do Glam Shopu, ale tego białego, tego pierwszego, który ja miałam. I on był właśnie też dosyć lejący, też miał taką formułę, że się wchłaniał w tą skórę i na tej skórze zostawał. Jeżeli się ścierał, to nawet nie było za bardzo widać granic, gdzie się ściera, więc też bardzo dobry produkt. No tak. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Ogólnie sam całokształt mi się bardzo podoba, aż dziwne, że z tym czerwonym, znaczy z tym ciepłym bronzerem mi się to podoba. Nie używam ostatnio rozświetlacza, co mnie troszeczkę przeraża, bo ja ogólnie bardzo lubię rozświetlacze. Dlaczego nie używam? Nie mam zielonego pojęcia i włożyłam właśnie pazur w bronzer. O Boże mój. No dobrze. Tak prezentują się róże.
Ogólnie nie widać różnicy, który jest pomarańczowy, a który różowy. Tutaj macie słoicz, moi drodzy. Widać, że oksyduje w różnych światłach. Tutaj chciałam Wam to pokazać. I tak prezentuje się cały makijaż. Dziękuję Wam za oglądanie. Dajcie znać, czy macie któryś z tych produktów i czy Wam się sprawdził, czy macie takie samo zdanie jak ja na temat danego produktu. No i aha, jeszcze chciałam powiedzieć, że ten lejący podkład już nie tak widać, bo się ściemniał, widzicie? Plamę mi zrobił. O, plama, bo plamy jest. Także...